Ale mnie dzisiaj nosi. Ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian. Ma moc. U mnie się kręci, że hu hu. Tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne. Dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii. Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. Bo nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie! Tylko z bliska. Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmy na morzu? No ale wiatrowe. Zielona energia to dobry kierunek. Godzina 9:57. Mamy 3 minuty do rozpoczęcia pierwszego filmu w ramach Mistrzostw Polski. Wcześniej jeszcze pobyt poza to procent na smutnie. A już przygotujemy się z zawodnicznie. Pierwszy podkopy, pierwszy panu, ale są właśnie przede wszystkim te zakopane na Białym Ulica Tomaszów, Kropka, drugi paradygma, Kijakowska, Ulica Tomaszów, Akwencja, drugi, Ulica Tomaszów, i w końcu trzeci podkopy, drugi, Akwencja, Ulica Tomaszów, Pana Biasa, Ukatas, Sparta, Wielkowska, Zdrowiecki, to pierwsza szóstka, zawodnicze ekstrakujący konkurencji tysiąca 500 metrów. Trzeci dzień Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansach. Czas rozpocząć. Dziś zaczynamy od dystansu bardzo ważnego dla historii polskich panczenów. 1500 metrów. Na początku pojadą panie, później panowie. Na początek poza konkurencją jeden start. Później zobaczymy 10 kwartetów już we właściwej rywalizacji w Mistrzostwach Polski. Pierwszy z kwartetów będzie niepełny, za to myślę bardziej czytelny do śledzenia, bo zobaczymy w nim jedną parę, dla której będziemy mogli obserwować pełen dystans 1500 metrów ze wszystkimi pomiarami, skupić się tylko i wyłącznie na tych dwóch zawodniczkach. Wspomniałem, że 1500 metrów bardzo
ważny dla nas dystans, dla historii polskiego łyżwiarstwa szybkiego, to na tym dystansie Zbigniew Pródka zdobywał złoty medal olimpijski w Soczi. To na tym dystansie odnosiliśmy największe sukcesy w historii polskiego łyżwiarstwa. Dziś poznamy pierwszą w XXI wieku mistrzynię Polski na tym dystansie, która nie będzie ani Natalią Czerwonką, ani Luizą Złotkowską, ani Katarzyną Bachledą-Curuś, bo to te trzy panie zdominowały nam dystans 1500 metrów w ostatnich dwóch dekadach. Natalia Czerwonka zdobywała na nim Mistrzostwo Polski 10 razy, z czego ostatnio 7 razy z rzędu, wygrywając od roku 2015 do 2021. Wcześniej, przed tą jej serią, 2 razy Luiza Złotkowska, jeszcze wcześniej 3 te pozostałe mistrzostwa Natalii Czerwonki. No a przed tą erą cała seria mistrzostw zdobywanych przez Katarzynę Bachledę-Curuś. Dziś głównymi faworytkami do triumfu na tym dystansie panie, które pojadą w ostatnim kwartecie. Tam zobaczymy Karolinę Bosiek, tam zobaczymy Magdę Czyszczoń, ale myślę, że zagrozić im spróbuje również Livia Kubin, którą z kolei będziemy widzieli w kwartecie 9. Livia Kubin, brązowa medalistka z ubiegłego sezonu. W ubiegłym roku Natalia Czerwonka oczywiście wygrała, jako jedyna zeszła poniżej 2 minut wówczas. Druga była Karolina Bosiek, trzecia Livia Kubin. Minimalnie Livia wygrała z Natalią Jabrzyk. Magda Czyszczoń zakończyła rywalizację na 5. miejscu, ale te różnice były dosłownie w setnych sekundy, nawet między Magdą a trzecią Livią, więc dziś również spodziewamy się zaciętej rywalizacji o medale. Pierwsza para, bo nie kwartet, jadą we dwie, wystartowały Aleksandra Śmieszek z KSSN PTT 1907 Zakopane i Nadia Kluf z KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. Przypominam, że jedno okrążenie, pełna runda to 400 metrów, więc w przypadku dystansu 1500 metrów podział, jeśli chodzi o pomiary, mamy taki, że ten pierwszy uzyskujemy z 300, a później jeszcze do przejechania zawodniczki mają 3 pełne okrążenia. Dystans, o którym mówią, że jest najtrudniejszy do takiego odpowiedniego rozłożenia sił. Jest tym dystansem pomiędzy sprintem a długimi dystansami, więc trzeba być i szybkim, i wytrzymałym jednocześnie. A więc posiadać wszelkie atrybuty panczenisty doskonałego. Nadia Kluf rozpoczęła nieco szybciej od swojej rywalki z pary. I już wjeżdżają na ostatnie okrążenie, 1100 metrów za nimi, no ale na ostatniej rundzie, zresztą na poprzedniej również, to zawodniczka z Zakopanego odrabia straty. Końcówka okrążenia w wykonaniu obu zawodniczek i za moment zobaczymy, czy Aleksandra Śmieszek odrobiła te straty z nawiązką, i wszystko na to wskazuje, że to ona wpadnie na metę jako pierwsza. Tak też się dzieje. Czas Aleksandry Śmieszek 2:26.70. To jest pierwszy czas liderki dzisiejszych zawodów, 2:28.35. To czas Aleksandry Śmieszek. Dodam jeszcze, że dziś
po 1500 metrów. Kolejną z konkurencji, jaką zobaczymy, będzie bieg drużynowy. Tam również oczywiście najpierw kobiety, później mężczyźni, a my już widzimy pary z drugiego z kwartetów. W pierwszej z toru wewnętrznego wystartuje Natalia Fijałkowska, z zewnętrznego Patrycja Turlik, obie reprezentują KS Pilice Tomaszów Mazowiecki. Jeszcze nim dojadą do tego pierwszego pomiaru czasu, zobaczymy na starcie dwie kolejne. Z toru wewnętrznego wystartuje Martyna Boksza z KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki, a z zewnętrznego Amelia Steć z UKS Sparty Grodzisk Mazowiecki. W tej pierwszej części rywalizacji będziemy oglądać głównie nastolatki. Zawodniczki bardzo młode. Dopiero w tych ostatnich kwartetach rywalizacja pomiędzy tymi, które albo stanowią trzon reprezentacji Polski, albo do tej reprezentacji Polski aspirują. Po 300 metrach otwarcie najlepsze Amelia Steć z tej czwórki, 28,74. Pierwszej pełnej rundzie będzie przed Patrycją Turlik tak zdecydowanie najszybsza w tym kwartecie Amelia Steć. Widzimy zresztą po rekordach życiowych, że to zawodniczka, która legitymuje się dotychczas najlepszymi czasami. Na naszych ekranach pierwsza z par, teraz widzimy drugą parę i prowadzącą Amelię Steć z UKS Sparty Grodzisk Mazowiecki. 400 metrów do mety ma już ta druga para, tam Amelia Steć 36,92 na każdej z rund, najszybsza z tej czwórki, będzie więc zdecydowanie najlepszy wynik. Tymczasem do finiszu dojeżdża pierwsza z par tego kwartetu. Natalia Fijałkowska zdołała wyprzedzić Patrycję Turlik, ona z czasem 2:22.85 na moment obejmuje prowadzenie, bo już finiszuje Amelia Steć i to będzie lepszy wynik. To będzie rezultat 2:18.19, zaraz się pojawi pewnie, miejmy nadzieję, jej wynik z pewnością będzie prowadzić. Za 18:55 to wynik Amelii Steć, daje jej oczywiście pierwsze miejsce. Martyna Boksza natomiast wskoczyła na drugą pozycję z rezultatem 2:21.44. Przed nami rywalizacja w trzecim z kwartetów. Tu pierwszą parę stanowią z toru wewnętrznego startująca Agata Glapińska, choć właśnie, czy to jest pełny kwartet, tak się przyglądam. No, za moment zobaczymy. Na pewno pierwsza para jest. Jest Agata Glapińska, ona z toru wewnętrznego w opasce białej. Z zewnętrznego wystartowała Magdalena Kula, reprezentantka UKS Sparty Grodzisk Mazowiecki. Natomiast w kolejnej parze, i tu chyba mamy parę niepełną, bo z toru zewnętrznego Zofia Szombara wyłącznie nie ma na starcie Polimatery. Tak, we 3, a nie we 4. No, z pewnością jakieś małe utrudnienie dla startującej samej Zosi Szombary.
To jest, bo czym dłuższy dystans, tym więcej daje to, że ktoś jedzie z boku i do tego kogoś można się odnosić, porównywać. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z zawodniczkami, które legitymują się podobnymi rekordami życiowymi. Tutaj z tej czwórki najlepszy ma Magdalena Kula, ale widzimy, że w pierwszej parze lepiej bieg rozpoczęła Agata Glapińska. Zarówno na otwarciu, jak i później na pierwszej rundzie dokłada przewagę. Oczywiście jeszcze pełne dwa okrążenia przed nią i przed Magdą Kulą, więc tutaj bardzo, bardzo dużo może się wydarzyć. Ta przewaga, jaką ma Agata Glapińska, nie jest wcale gigantyczna. No, ale mam wrażenie, że odjeżdża, co też widzimy tu w obrazku. 37.09, kolejny czas rundy i to jest, są prawie 2 sekundy kolejne dołożone nad Magdą Kulą. Więc na ostatnim z okrążeń tu nic już nie powinno się wydarzyć. Agata Glapińska będzie najszybsza w tym kwartecie. Pytanie, na jaki czas jej to pozwoli. Korespondencyjnie ściga się z Amelią Steć, ale raczej będzie to wynik na miejsce drugie. Mocny, dobry finisz, płynne ruchy Agaty Glapińskiej, ale to będzie drugi czas w tym momencie rywalizacji. 2:19.94. Magda Kula 2:26.51. Duży spadek na ostatniej rundzie. Zofia Szombara powalczy z jej czasem. Za moment powinniśmy zobaczyć pełny czas. Zdaje się, że Zofia Szombara będzie klasyfikowana przed Magdą Kulą, że łącznie to jest niewiele, ale lepszy wynik od reprezentantki UKS Sparty Grodzisk Mazowiecki. Kwartet numer 4. Tu już widzimy, że w pełni obsadzony. W szóstej spar z toru wewnętrznego Julia Polak, z zewnętrznego Paula Danieli. Kobie reprezentują KS Pilice Tomaszów Mazowiecki. Natomiast w drugiej parze, którą widzimy w tym momencie, z toru wewnętrznego wystartowała Julia Mańkowska, z Korony Wilanów, z zewnętrznego Emilia Zawisza, UKS Viking Elbląg. ...28.35, 28.62, najlepsze czasy tej pierwszej 300 w wykonaniu zawodniczek KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. Patrzę na życiówki, no tutaj Paula Danielik najlepszą legitymuje się spośród wszystkich zawodniczek, które do tej pory widzieliśmy. I ona zdaje się odjeżdżać także swojej koleżance klubowej. Dobry czas pierwszej pełnej rundy. Na poziomie 33.3, niemal 2 sekundy wolniej Julia Polak. No, bardzo dobrą drugą rundę ma również Emilia Zawisza, tutaj 32.86. Co prawda czasem na tym pomiarze przegrywa z Paulą Danielik, ale przegrywa głównie przez nieco słabsze otwarcie. Więc może być ciekawa rywalizacja, taka korespondencyjna między lepszą z zawodniczek z pierwszej i lepszą z drugiej pary o czasy 36.91. To kolejna runda Pauli Danielik. Natomiast 35.52 Emilii Zawiszy znowu dokłada różnicę między sobą a zawodniczką z Tomaszowa. No i teraz to jej międzyczasy jest już
lepszej do 80, a pozostała tylko jedna runda do przejechania. Paula Danielik zbliża się już do mety. 2:18:11. Ona prowadzi przynajmniej przez moment. O 0,4 wyprzedza Amelię Steć. 2:25:80 Julia Polak, ale pędzi Emilia Zawisza i to jest czas, który daje jej zdecydowane prowadzenie. Na tej rundzie dołożyła jeszcze 2,5 sekundy nad Paulą Danielik. 2:14:65 to czas, który powoduje, że Emilia Zawisza prowadzi. Na drugim miejscu mamy Paulę Danielik, na trzecim Amelię Steć. A Julia Manikowska finiszowała z czasem 2:29:65, jest w tej chwili 13. Bardzo szybko nam mija rywalizacja na dystansie 1500 metrów. To jest najkrótszy z dystansów, które oglądamy w kwartetach. Więc niezwykle dynamicznie dzieją się tu rzeczy. W kwartecie numer 5 z toru wewnętrznego Maja Grzanecka, MKS Korona Wilanów, z toru zewnętrznego Lena Węglarska, KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki. Natomiast w drugiej parze wystartują z toru wewnętrznego Lena Hucik, UKS Orlica Duszniki Zdrój, z zewnętrznego Julia Budna, MKS Korona Wilanów. Nieco słabsze czasy otwarcia niż widzieliśmy w przypadku najlepiej jadących dotychczas zawodniczek. Najszybsza w tym kwartecie Julia Budna, 28:17. No to jest 300 na bardzo dobrym poziomie. Że to Julia Budna idzie najszybciej z tej czwórki. Lena Węglarska wyraźnie z przodu w pierwszej parze. Natomiast te międzyczasy zapewne są jazdą na miejsce w okolicach około 5 miejsca, przynajmniej w tej chwili. No to dopiero 700 metrów, za nią 34:93 na kolejnej rundzie. Natomiast 32:62 to czas rundy Julii Budnej. To są czasy jeszcze lepsze niż te, które notowała Emilia Zawisza. 37:84, nieźle Lena Węglarska. 35:20 Julia Budna. Ostatnia runda przed wszystkimi zawodniczkami. Wygląda na to, że Julia Budna jedzie na prowadzenie. Widzimy póki co finisz pierwszej pary. Lena Węglarska zdecydowanie przed Mają Grzanecką. 2:20:78 to jej czas. Niezła ostatnia runda, 5 miejsce w tej chwili. A tu już finiszuje Julia Budna. 2:12:92, świetna. Trzecia pełna runda, 36:92. No i jest prowadzenie zawodniczki MKS Korony Wilanów. Budna przed Emilią Zawiszą i Paulą Danielik. Tak prezentuje się czołowa trójka na półmetku rywalizacji, bo już 5 kwartetów mamy za sobą, jeszcze 5 wciąż przed nami. Po raz pierwszy dziś doszło do sytuacji, gdzie zawodniczka z drugiej pary złapała tą wolniejszą z pary pierwszej. To już kwartet szósty. Z toru wewnętrznego Jagoda Kopczak, SKL Górnik Sanok, z zewnętrznego Martyna Paluch, MKS Kuprum Lubin.
Za nimi już widzimy, przygotowują się do startu z toru wewnętrznego Marcelina Gąsienica-Roy KS SNPTT 1907 Zakopane, z toru zewnętrznego Dominika Halbryt MKS Kuprum Lubin. Powyżej 29 sekund na pierwszej 300. Obie zawodniczki z pierwszej pary, zarówno Jagoda Kopczak, jak i Martyna Paluch. Para druga również czasy powyżej 29. Marcelina Gąsienica-Roy nawet powyżej 30 otwiera. Zawodniczki z Lubina w obu parach póki co na przedzie. 34-40, niezłe otwarcie, przepraszam, otwarcie, niezła pierwsza pełna runda Martyny Paluch. Ale szybciej jedzie jej koleżanka klubowa Dominika Halbryt w drugiej parze, od tej 33-63 na rundzie, co daje wynik pół sekundy póki co lepszy od Martyny Paluch. Lepiej Marcelina Gąsienica-Roy utrzymuje dobre tempo, a na 1500 metrów sztuką jest właśnie nie tylko rozpędzić się, ale i odpowiednie tempo utrzymać. Tutaj widzimy, że nie tylko Dominika Halbryt, ale właśnie Marcelina również szybciej od obu zawodniczek z pierwszej pary, również na kolejnym okrążeniu. Dojeżdża do mety Martyna Paluch. Jej czas 2.19.93 starcza w tej chwili na miejsce piąte. Jagoda Kopczak 2.22.22 po weryfikacji na miejscu dziewiątym, ale najlepsza z tego kwartetu będzie Dominika Halbryt. 2.15.80 daje jej to miejsce trzecie. Natomiast Marcelina Gąsienica-Roy plasuje się przed Martyną Paluch z rezultatem 2.19.63. Prowadzeniu cały czas Julia Budna z czasem 2.12.92. To liderka przed startem czterech ostatnich kwartetów, no, czyli jeszcze 16 zawodniczek, więc choć tak niewiele, to całkiem sporo wciąż przed nami. Kwartet siódmy. I tu z toru wewnętrznego wystartuje w pierwszej parze Julita Krawiec, SKU Górnik Sanok, z zewnętrznego Adrianna Kluk, MKS Kuprum Lubin. Natomiast w drugiej parze, która już ustawia się do startu z toru wewnętrznego, Julia Grzywińska, WTE Stegny Warszawa, z zewnętrznego Zuzanna Sączek, MKS Korona Wilanów. Niezłe otwarcie obu zawodniczek z pierwszej pary. Julita Krawiec szybciej, 28-41. No i jeszcze szybciej Julia Grzywińska, 28-10. To czas tej zawodniczki. Najszybsze dotychczas 300 metrów początkowe. Więc z uwagą śledzimy Julię Grzywińską, co będzie w stanie pokazać, czy przejedzie te 1500 metrów szybciej niż Julia Budna. Czy będzie poniżej 2.12. No tak łącznie mamy nadzieję, że
padnie dzisiaj jakiś wynik poniżej 2 minut, bo w ostatnich 5 latach podczas Mistrzostw Polski poniżej 2 minut schodziła tutaj 3-krotnie Natalia Czerwonka. Dobrze byłoby, żeby któraś z młodych zawodniczek nawiązała do jej wyników. Mamy oczywiście Karolinę Bosiek, która wydaje się być bardzo mocna na tym dystansie. Liczymy, że nie tylko tutaj, ale również podczas sezonu będzie kręcić dobre wyniki. Tymczasem Julia Grzywińska na ostatnim okrążeniu, 34-37 ostatnia runda, więc będzie bardzo dobry czas. W pierwszej parze szybsza Adrianna Kluk, 2:13:35, to już jest czas na drugie miejsce. A Julia Grzywińska zmierza po pozycję liderki. To jest 2:10:58 i oczywiście prowadzenie w tej chwili. Druga Julia Budna, trzecia Adrianna Kluk. Julita Krawiec z czasem 2:14:89 będzie natomiast 2:14:80 będzie na miejscu 5. Zuzanna Sączek kończy natomiast z rezultatem 2:31:19. Duży spadek na ostatniej rundzie. Kwartet numer 8. Tu zobaczymy już zawodniczkę, która w ubiegłym roku była w czołowej dziesiątce. Mowa tu Chciałem powiedzieć, że mowa tu o Martynie Baran, która startuje, jak widzimy, samotnie. Reprezentantka WTU Stegny Warszawa, bo zabrakło na torze zewnętrznym Alicji Jasztal. W drugiej parze, która już pełna, Iga Smejda z toru wewnętrznego KS Pilice, Tomaszów Mazowiecki, Ola Królikowska, tor zewnętrzny MKS Korona Wilanów. Martyna Baran 27-22 na otwarcie, pierwsze 300 metrów. Widać, że mamy do czynienia z zawodniczką, która będzie tutaj w czołówce. W ubiegłym roku miała 10 miejsce, wówczas awans do tej dziesiątki dał czas 2:09:85. A teraz będziemy mieli pierwszy wyznacznik tego, jak szybki jest lód w porównaniu z rokiem ubiegłym. 31-26 na pierwszej pełnej rundzie Martyna Baran jedzie na najlepszy wynik. Zarówno Iga Smejda, jak i Ola Królikowska powyżej 32 sekund. Na ostatnim okrążeniu Martyna Baran 34-36. Kolejna dobra runda, ale to sprinterka, więc ta trzecia będzie dla niej najtrudniejsza. Trzeba wymęczyć te ostatnie 400 metrów, dojechać do mety w jak najlepszym czasie. Dobra runda Igi Smejdy, 34-96. Nie straciła tutaj dużo do Martyny Baran, która jedzie już do mety, którą widzimy w tym momencie na naszych ekranach, która finiszuje z czasem 2:10:03. To jest prowadzenie, to jest oczywiście miejsce w czołowej dziesiątce zawodów. Iga Smejda będzie szybsza w parze numer 2 i to o dobre kilka sekund. Finiszuje z czasem, który pozwoli zapewne na miejsce w piątce. Tak, pozwoli na miejsce w piątce, 2:14:03, miejsce piąte w tej chwili Ola Królikowska, 2:17:68, to miejsce dziewiąte. 8 zawodniczek i jeszcze pozostało nam
na starcie, więc Martyna Baran poprawi swoje miejsce z roku ubiegłego. Choć pewnie po spojrzeniu na czas pomyśli sobie, że no można było jeszcze coś tam uszczknąć i zejść poniżej 2.10. Tymczasem kwartet numer 9 już w pierwszej parze. Zofia Braun, WTU Stegny Warszawa, zawodniczka, której bardzo fajnie idzie na tych mistrzostwach Polski. A z toru zewnętrznego wystartowała Livia Kubin, KSSN PTT 1907, Zakopane, brązowa medalistka z roku ubiegłego. I ona na tym dystansie no, jest czołówką w skali kraju z pewnością i dziś też powalczy o bardzo wysokie miejsce. W drugiej parze tor wewnętrzny Maja Płończyk, AZS AWF Katowice i Natalia Jabrzyk, KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki. Natalia Jabrzyk z kolei w ubiegłym roku miejsce czwarte, tuż za podium. Zabrakło bardzo, bardzo niewiele, 0,1 sekundy straty do Livii Kubin właśnie. I widzimy otwarcie, 28.07 Zofia Braun, Livia Kubin 27.99. Maja Płończyk i Natalia Jabrzyk również 27. Maja z większym, Natalia z mniejszym ułamkiem. Póki co to Natalia jedzie szybciej, ale zapewne Livia Kubin będzie miała tą wytrzymałościową przewagę na trzecim z okrążeń. Jest zawodniczką długodystansową. Pierwsza pełna runda 31-31. Livia Kubin odjeżdża z Zosi Braun w drugiej parze. Natomiast Natalia Jabrzyk 30-55 dokłada kolejne 0,8 do przewagi nad Livią Kubin. Maja Płończyk 31-36, więc niewiele słabiej niż reprezentantka KSSN PTT 1907 z Zakopane. 1100 metrów już za pierwszą parą. Tu Livia Kubin 33-82. Patrzymy na parę drugą. Jakie tu będą międzyczasy? Słyszymy dzwonek. One wjechały już na ostatnie okrążenie. Maja Płończyk traci. Natalia Jabrzyk 32-45. Ona jedzie tutaj po najlepszy czas. Zobaczymy, jak utrzyma ostatnie okrążenie, bo to domena Livii Kubin, która już wjeżdża na metę 35-53 na tym okrążeniu. 2.08.67 to czas, który daje jej prowadzenie. Czy poprawi go Natalia Jabrzyk? Widzimy ją na ostatniej prostej. Czas mija i poprawi wynik Livii Kubin. 2.04.64 dołożyła także na ostatnim kółku do przewagi nad zawodniczką z Zakopanego. Maja Płończyk natomiast z czasem 2.10.01 wskakuje na trzecie miejsce. 0,02 sekundy szybsza od Martyny Baran, która zostaje zepchnięta na czwartą pozycję. A więc Natalia Jabrzyk 2.04.65, liderka. Livia Kubin 2.08.67 na drugim miejscu. No w tym roku Livii może do podium zabraknąć. W ubiegłym roku przejechała 2.04.78. To był czas dający medal brązowy, a może zabraknąć, bo wspaniałe zawodniczki zobaczymy jeszcze przecież teraz w ostatnim kwartecie. W pierwszej z par wystartują dwie zawodniczki AZS AWF-u Katowice. Z toru wewnętrznego Magdalena Czyszczonie, z zewnętrznego Olga Kaczmarek. Je widzimy w tym momencie na starcie. Za nimi ustawią się natomiast na torze wewnętrznym Karolina Bosiek, KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki, a na zewnętrznym Iga Wojtasik, również z AZS AWF-u Katowice. Karolina Bosiek będzie ścigać Magdę Czyszczoń, toczyć z nią taki korespondencyjny bój. Myślę o złoty medal na tym dystansie. To są faworytki, jeśli chodzi o 1500 metrów. Karolina Bosiek ma przecież w dorobku starty w dywizji A Pucharu Świata. Wystartowały Olga Kaczmarek 27.07, kapitalny czas pierwszych 300 metrów, póki co przed Magdą Czyszczoń, no ale znamy tę sytuację. Magda rozpędza się na dystansie, Magda świetnie utrzymuje prędkość, potrafi
znakomicie zmierzać do mety w wyznaczonym tempie. Ale jakie cudowne wyniki na otwarcie Karoliny Bosiek i Wojtasik. 26-15, 26-82. A zatem ma przewagę dość sporą nad Magdą Czysztoń Karolina Bosiek po tych pierwszych 300 metrach. Zobaczymy, jak będzie w dalszym ciągu rywalizacji. W pierwszej parze już widzimy, że Magda zaczyna zbliżać się do Olgi. 30-87 to czas pierwszej pełnej rundy. Za moment będzie przed swoją rywalką z pary. Natomiast Karolina Bosiek dokłada przewagi. 29-70, 30-18 Iga Wojtasik. Ona również jedzie świetnie na tej drugiej rundzie. Trzecią ma już za sobą Magda Czyszczoń. To jest 32-0. To jest moment, w którym zacznie pewnie nadrabiać dystans. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku pary numer 2. Karolina Bosiek 31-82, więc wciąż to ona naprzedzie, wciąż dokłada przewagę. Jedzie na kapitalny wynik. Iga Wojtasik 32-63, nieco wolniej ta runda od Magdy, ale wciąż utrzymuje czas lepszy od niej. Magda Czyszczoń na mecie 2-0-3-87. Daje oczywiście w tym momencie prowadzenie. Olga Kaczmarek jest trzecia, więc za Natalią Jabrzyk, ale my widzimy finisz nowej mistrzyni Polski, Karoliny Bosiek. Ona tutaj nie odda już tego złotego medalu. To będzie czas 2-0-1-78, a za nią również w dobrym tempie Iga Wojtasik 2:04:84, ale to rezultat, który da miejsce tuż za podium. Niespełna 0,2 sekundy przegrała Iga Wojtasik z Natalią Jabrzyk. To Natalia stanie na najniższym stopniu podium, odbierze brązowy medal. Natomiast złoto i srebro dla Karoliny Bosiek i Magdaleny Czyszczoń. Karolina Bosiek, pierwszą mistrzynią Polski w XXI wieku poza tą naszą kapitalną kadrą, która dała nam medale w drużynie w Vancouver i Sochi. Pierwszą po 7 latach z rzędu dominacji Natalii Czerwonki, która niedawno zakończyła karierę na naszych ekranach. Nowa mistrzyni Polski, Karolina Bosiek. Za moment zobaczymy dekoracje, a później przejdziemy do rywalizacji na 1500 metrów u mężczyzn. Gratulacje ogólne dla całego. Gratuluję również wszystkim zawodnikom, które już w tym dniu uczestniczyły. Bardzo dużo rekordów życzeniów, a zdecydowanie poprawiono swoich wyników. Również dobrze rekordu na kolejne zawody. Trwałość tutaj realizacja, proszę Państwa, o kadrę juniorską na pierwszym Pucharze Świata juniorów. Z gromadą tylko zawodniczych i zawodników będzie wybrana reprezentacja niemiecka tutaj świata do finału. I proszę Państwa, przed wątpliwością przygotowania do euro, przed drugą konkurencją naszego robienia, oczywiście będzie to 1500 metrów mężczyzn, walka o tytuł mistrza Polski w kategorii seniorów oraz w kategorii młodzieżowej. A ja powoli przypominam, zapraszam, że Pan był. Ale mnie dzisiaj nosi, ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian, ma moc. U mnie się kręci, że hu hu. Ach, tutaj też najlepiej pod słońcem.
To jasne. Dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. Bo nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie. Tylko z bliska. Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmę na morzu? No ale wiatrowe. Zielona energia to dobry kierunek. Natalia Janczyk, Natalia Krzyszczanka, Bosiek i Dawid Daszek, Natalia Janczyk, Natalia Bosiek, bez zarobaczki, prosimy serdecznie, że już po roku przygotowali się do operacji. Proszę Państwa, partnerami tych sportu jest Ministerstwo Sportu oraz Narodowa również partnerami sponsorującymi firma 4F, WLPR, CCR, DALA, CR, ASCO. Szczyta kolejnych sportowców, główny partnerem polskiego Związku Ucząca Szybkiego jest Polska Grupa Energetyczna. Tak więc myślę, że sponsoring naszej rozgrywki myślę, że to się nie mogło. Nie pamiętam jeszcze, żeby tak dobre czasy dużo znalazłem, dużo pomyśleń, aby w tym ludziarstwie szybki osiągać bardzo dobre wyniki. To jest wygląda na swoim ludzi na świecie, szczególnie w budowie obrony na terenie naszego kraju.
i odróżnienie 10-50 punktów. Proszę Państwa, proponowany start pierwszy z zawodników z 1000 metrów. Przyszedł Garak z Tomaszowskiej Tomicy. Rozpoczął tą organizację w sieci paru do konkurencji 1500 metrów. Mamy zgłoszony to do paru 10 kwartetów. Więc będzie tutaj sporo okazji do końca rozgrywki. W tej momencie, że to nasze wyjmowanie, którzy tak jak w chwili, czyli to dziś tych rekordów życiowych ustanowiono naprawdę bardzo dużo. Już widzę, prezes Tomasz Kodaruch, własności naszych tutaj śmiesznych pań, przygotowany do dekoracji. Wszystko na najwyższym poziomie, praca mistrzowska, a czekamy na mistrzynię. Korzystając z czasu oczekiwania na nasze medalistki, powtórzę to, co już powtarzałem tu wielokrotnie, proszę Państwa, 1500 metrów to najbardziej medalowane, bo się to było blisko olimpijskie dystanse dla polskiego zwycięstwa. Wśród pań, dwa medale wśród olimpijskich, bardzo dawno to było, w 1960 roku w Skłowolu. Mówiła sobie, że z gazet była srebrny medal przez olimpijski, a tam z obrony wystawi się dwie panie. Ten medal dla Polski zbywał się jako pierwszy dla polskiego województwa szybkiego, a w 2014 roku w Sosie złoty medal olimpijski na dystansie 1500 metrów zdobył z grudnia. Zakończył swoją karierę sportową z gminy Wrubka, jest członkiem zarządu polskiego związku Wyświadca Szybkiego wraz z prezesem panem Rafałem Tataruchem. Czuwają nad tym, co się dzieje w polskim wywiadstwie, aby było jeszcze lepiej, niż jest. Nie jest to łatwo zadanie, żeby jeszcze poprawić, a myślę, że jest bardzo dobrze. Czekamy na nasze medalisty. Proszę Państwa, trzeci dzień 37 Mistrzostw Polski i ta przyjemność, którą zawsze tutaj mam od dwóch dni ogłosić oficjalne rezultaty. Jego na dystansie 1500 metrów pań w Mistrzostwach Polski na dystansie w sezonie 2022-2023. Miejsce trzecie. Medal brązowy zdobyła reprezentantka Kolumbii Sportowego Kibica Tomasza Natalia Jarczyk. Miejsce drugie. Medal srebrny. Tytuł wicemistrzyni Polski zdobyła reprezentantka AZS-u w Katowice Magdalena Krzysztof. I proszę Państwa, miejsce pierwsze. Medal złoty tytuł mistrzyni Polski na dystansie 1500 metrów zdobyła reprezentantka Klubu Sportowego Kibica Tomaszów Karolina Kosiek. Zapraszamy prezesa pana Rafała Tataruka o wręczenie medali dla trójki medalistek dystansu 1500 metrów. Proszę Państwa, tu w tym momencie jest to już historyczny moment, podsumowanie, zakończenie rywalizacji. Medal brązowy, miejsce trzecie na kawałek Kibica Tomaszów. Z tytułem mistrzowskim tą rywalizację ukończyła Magdalena Krzysztof na AZS Pawłow Katowice. A z tytułem mistrzyni Polski złoty medal w nowym sezonie Karolina Bosiek, Kibica Tomaszów. Zapraszamy trenera Karoliny Bosiek. Pan prezes wręczy również medal
pana Gorora, trenera mistrzów i Polski. Gratulujemy trenerowi, gratulujemy zawodniczo i życzymy sukcesów na pierwszych zawodach Pucharu Świata w Stavanger i później kolejnych rewelacyjnych wyników na międzynarodowych arenach. Karolina Waszyńca, Tomaszu Żurka, na przyszłe gazetę zawodów w Katowice, Natalia Waszyńca, Tomaszu Żurka. Dziękujemy, gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów i proszę państwa, ja zapraszam w tej chwili na podium medalistki 1500 metrów w ramach Wyborów Mistrzostw Polski. Miejsce trzecie, medal brązowy Wyborów Mistrzostw Polski na dystansie 1500 metrów zdobyła reprezentantka AZS-u z AWF w Katowice Iga Łukasik. Miejsce drugie, medal srebrny tytuł Widzomistrzyni Polski młodzieżowej na dystansie 1500 metrów zdobyła Natalia Janzyk-Pilica Tomaszyk. I miejsce pierwsze, medal złoty tytuł Mistrzyni Polski Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na dystansie 1500 metrów Karolina Bożyk-Pilica Tomaszyk. Jeszcze proszę państwa, do tego, że to naprawdę już tam na światowym poziomie, to, że mam jeszcze tyle lat, to był ten młodzież załączny. To jest pogłębia Antarka Polskiego Łodzielstwa, więc tylko zdrowia, chęci życzymy naszych młodzieżowych. Klasyfikacja medalistek Mistrzostwa Polski Młodzieżowych przez państwem i na Bogdanie Gazety Zawodów w Polsce. Natalia Janczyk-Pilica Tomaszów oraz Karolina Bożyk-Pilica Tomaszów. Dziękujemy panu prezesowi, dziękujemy naszym asystentom. Pierwszą dekorację trzeciego dnia, proszę państwa, zaczęliśmy zakończyć już na górze panowie i start panie pierwsze, choć trudno powiedzieć, nie samotnie, w tej chwili pobiegnie, tylko będzie pierwszym reprezentantem Pilicy Tomaszu Krzysztof Galach, który w zakresie przygotuje się Szymon Kostyński, Filip Wilkowski, Bartek Kudła, Maciej Kwarczak. Ozłocona Karolina Bosiek ze mną. Już wczoraj po tym mastarcie wspominałaś, że trzeba się zregenerować, bo dzisiaj ważny dzień, 1500 metrów, bardzo ważny dystans dla Ciebie i chyba możesz powiedzieć, dzisiaj już w pełni zadanie spełnione. Tak, dzisiaj przede wszystkim skupiłam się, aby zacząć tak po swojemu, czyli gdzieś tam od razu przejść do jazdy. To był mój dzisiaj punkt widzenia, który chciałam wykonać. Udało się, chociaż ta trzecia runda. Myślę, że tutaj jeszcze po prostu trzeba chwilę poczekać, żeby to wszystko wróciło na dobre tory. Trzecia runda, czyli rozumiem, że można jeszcze coś z tego wyniku uszczknąć. Tak, tak, można jeszcze od początku troszeczkę urwać. No, tak jak wspomniałam wczoraj, tutaj jeszcze jest dużo błędów do wyeliminowania. Nad czym będę pracować i tego się trzymam. Rozpoczyna się rywalizacja mężczyzn, więc tyle od nas. Dziękujemy bardzo i przenosimy się do rywalizacji panów. Toru. Zaczęła się konkurencja 1500 metrów mężczyzn. W pierwszej parze samotnie wystartował Krzysztof Galach, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki, podopieczny trenera Rafała Ślusarskiego, który dysponuje rekordem życiowym 2:06:40. Otwarcie Krzysztofa 26:88. No, tutaj potrzebowałby rywala. Szkoda, że się nie udało tutaj sparować kogoś. Nieparzyście, nieparzysta liczba
uczestników tej konkurencji, ale bardzo dobra jazda Krzysztofa mimo wszystko, 31.63 pierwsza runda. Mocno tam widzimy w tle dopingującego trenera. Utrzymuje rytm zawodnik, dobre wejście w wiraż. Jest pierwszy grymas na twarzy Krzysztofa. Ale walczy, walczy, za chwilę dzwonek, ostatnia runda. Jaki będzie spadek między pierwszą a drugą rundą? 30.94. Myślę, że to jest w granicy, być może uda się nawet poprawić rekord życiowy. Jedzie Dodo, widać, że mocno zdeterminowany. Dwie ręce, próbuje utrzymać rytm cały czas, 150 metrów do mety. Jedzie, jedzie. Jaki będzie rezultat? 2.08.01, także poniżej rekord, powyżej rekordu życiowego. A już w kolejnej parze wystartuje Szymon Hostyński, SKL Górnik Sanok, z rekordem życiowym 2.04.26. A na torze zewnętrznym Filip Witkowski, MKS Korona Wilanów, z rekordem życiowym 2.17.72. I w drugiej parze kwartetu Patryk Kudła, SKL Górnik Sanok, z rekordem 2.11.30. I Maciej Kwarciak, AZS Zakopane, 2.12.47. Ruszyła pierwsza para, mocno Hostyński już wyrównał do Witkowskiego, pierwszy wchodzi w wiraż, mocne rozpędzenie Szymona. Duża różnica w rekordach życiowych, także już tutaj na otwarciu widzimy ponad 40-metrową przewagę. Otwarcie Hostyńskiego 25.31, a Witkowski 29.27. Otwarcie Patryka Kudły 27. Coś tutaj nam Patryk był pierwszy na otwarciu, to raczej otwarcie Patryka 27.39 i Kwarciak 27.98. Runda Hostyńskiego 29.51, Witkowski 34.46. Runda Patryka Kudły 31.53, Kwarciak 31.99. Tak, widzimy po tej pierwszej rundzie, że Szymon Hostyński będzie zapewne liderem po tym kwartecie. No, z dużym prawdopodobieństwem można to powiedzieć, bo teraz zapewne też dołoży jeszcze do swojej przewagi nad całym pozostałym trio. 32.52, niezła kolejna runda w jego wykonaniu. Tak, spory spadek między pierwszą a drugą, mimo dobrej jazdy, ale ten spadek na pewno zawodnik życzyłby sobie, żeby był mniejszy, niemniej jednak no, ten rezultat może być w granicach 2.02.201. No i tak będzie, 2.01.65. Tak, no tutaj utrzymał między drugą a trzecią bardzo przyzwoity spadek, niecałe 2 sekundy, także bardzo dobra jazda Szymona Hostyńskiego, który wcześniej dysponował rekordem 2.04.26, także duża poprawa, jest progres, gratulacje. W drugiej parze wygrywa Patryk Kudła, tutaj rezultat 2.09.88, a więc na trzecim miejscu będzie sklasyfikowany Krzysztof Galach, jadący samotnie w pierwszym kwartecie, wciąż na drugim miejscu. Tak, a tu do mety dojeżdża po upadku Maciej Kwarciak. Tak, tu już chodziło wyłącznie o to, żeby do tej mety dotrzeć.
wypadek powoduje, że walka o czas nie jest już ani wskazana, ani nawet potrzebna, bo wiadomo, że zabiera to sporo sekund i nie ma już możliwości nawet włączenia się do dalszej rywalizacji, szczególnie na takim dystansie jak 1500 metrów, bo może na 10 tysięcy, no zdarzały się takie przypadki, gdzie zawodnicy upadali, wstawali i wciąż rywalizowali o bardzo wysokie miejsca. Między innymi pamiętam takie mistrzostwa wieloboju w Amsterdamie na otwartym stadionie. To bodaj na 125-lecie Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej zorganizowali w takim miejscu. No i tam w deszczu działy się różne rzeczy. My tymczasem patrzymy na trzeci kwartet. Tu w pierwszej parze z toru wewnętrznego wystartował Eryk Marciniak z KS Pilicy, Tomaszów Mazowiecki z toru zewnętrznego, Andrzej Grzelak, UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki. Natomiast w drugiej parze już przygotowującej się do startu ruszą z toru wewnętrznego Kacper Czechowski, WTU Stegny Warszawa, z zewnętrznego Kacper Brzozowski, MKS Korona Wilanów. Rekordy życiowe zawodników z pierwszej pary z kwartetu. Eryk Marciniak 2:01:06, Andrzej Grzelak 2:21:73. W tej chwili już mamy zawodników po otwarciu. Marciniak 26:74, Grzelak 27:22. Bardzo dobra jazda obu zawodników. Otwarcie w drugiej pary kwartetu. Czechowski 25:37 i Brzozowski 26:03. Są już zawodnicy na pierwszej rundzie. Marciniak 30:04, Grzelak 31:98. Niezła pierwsza runda, choć Szymon Hostyński był na tym etapie szybszy od obu zawodników. Po pierwszej rundzie również zawodnicy z drugiej pary, Kacper Czechowski 30:17, natomiast Kacper Brzozowski 31:21. Bardzo dobra jazda. Czechowski i Marciniak obaj prowadzą w swoich parach i jadą na drugi rezultat. Podobne te międzyczasy. Jest już Marciniak, ta druga runda 31:46, Grzelak 36:94, Kacper Czachowski 33:21, Kacper Brzozowski 33:87. Spory spadek u Kacpra Czechowskiego, zaczął przegrywać tę wirtualną rywalizację z jadącą przed nim i wjeżdżającym właśnie na metę Erykiem Marciniakiem, który obejmuje prowadzenie z czasem 2:00:75. I do mety dojeżdża Andrzej Grzelak na bardzo dobrym rezultatem. Poprawi rekord życiowy zdecydowanie. 2:16:32. Rewelacja. No, rekord poprawiony ponad 5 sekund. Jest już też na mecie druga Kacper para kwartetu. Tak, 2:04:75. Daje mu to trzecie miejsce. Przegrywa nie tylko z Erykiem Marciniakiem, ale również z Szymonem Hostyńskim w tym momencie. Tak jest. Zbliżone czasy do rekordów, a nawet widzę, że Eryk Marciniak poprawił swój o 0,3, a Kacper Czachowski o 1 sekundę. Kwartet numer 4 na starcie. W pierwszej z par, którą zobaczymy za moment na torze z toru wewnętrznego, startuje Patryk Niepołomski, KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki. Z toru zewnętrznego Mikołaj Stabryła, SKL Górnik Sanok. Natomiast w drugiej parze zobaczymy na torze wewnętrznym Antoniego Plutę, KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki, na zewnętrznym Kacpra Busse, MKS Kuprum Lubin. Szła także druga para. Bardzo mocno rozpędza Antoni Pluta. A wczoraj na 1000 metrów udało mu się na pierwszej rundzie zejść poniżej 27 sekund, także mocny zawodnik, dobrze dysponowany na tych zawodach. Po otwarciu Niepołomski 26:43, Stabryła 26:68, wyrównana
jazda zawodników na otwarciu. Otwarcie bardzo dobrze Antoni Pluta, ale to po rekordach życiowych też widzimy, że on będzie zdecydowanie najmocniejszy w tym kwartecie. 24-48 czas tej pierwszej 300. Tak, no to myślę, że w tych ostatnich parach takie będą otwarcia. Także Antek tutaj bardzo optymistycznie zaczął czas pierwszego okrążenia Pluty. Byle wystarczyło sił do ostatniego okrążenia, bo to kółko kończące jest czasami niezwykle męczące, szczególnie jak się przeszarżuje na początku. 28-14 Antoni Pluta, Kacper Puse 31-01. Są na dzwonku zawodnicy pierwszej pary kwartetu. Tutaj Patryk Niepołomski na prowadzeniu. 34-08 Patryk Niepołomski, Stabryła 34-59. Zobaczymy ich na mecie. Kolejne międzyczasy, natomiast Antoniego Pluty i Kacpra Busse 31-21. Antoni Pluta no jedzie tutaj na prowadzenie. Będzie to pierwszy czas poniżej 2 minut. Zdecydowanie. Zobaczymy, jak tutaj jeszcze wytrzyma te ostatnie 100 metrów. A już Patryk Niepołomski finiszuje i z czasem 2.07.73. I Mikołaj Stabryła 2.08.68. A my mamy czas nowego lidera, 1.58.38, Antoni Pluta schodzi nam tutaj poniżej 2 minut. Bardzo dobry rezultat młodego zawodnika KS Pilice, Tomaszów Mazowiecki. To wkłada do tego poprawienie rekordu życiowego o ponad 2 sekundy. Kwartetu piątego na starcie. W pierwszej parze kwartetu zobaczymy Kamila Sidnika reprezentującego MKS Koronę Wilanów z rekordem życiowym 2.07.55 i Oskara Podczerwińskiego SK Górnik Sanok z rekordem 2.08.69. W drugiej parze kwartetu wystartuje Szymon Kwapisz i Bartłomiej Lenarcik, obaj KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Pierwszą parę już widzimy, wystartowała. Przypomnijmy, że 1500 metrów to ten dystans, na którym Zbigniew Brudka zdobywał złoto olimpijskie, na którym Zbigniew Brudka wciąż jest rekordzistą Polski. Ten rekord wynosi 1.42.89, oczywiście wypracowany w Ameryce na najszybszym lodzie na świecie w Salt Lake City. Tutaj rekord tego toru dzięży Thomas Kroll już od 2019 roku, od Pucharu Świata, 1.45.77. Otwarcie Kwapisza 26.31, Lenarcik 27.27. Poczekamy jeszcze na pewno trochę, nim ktoś przebije ten czas otwarcia Antoniego Pluty. Kosmiczny czas, rzeczywiście poniżej 25 tutaj na początku rywalizacji, także bardzo śmiało rozpoczął wtedy Antoni. Niemniej jednak mamy tutaj już przejazd po pierwszej rundzie Kwapisza 29.61 mocno, bardzo Lenarcik 31.67. Czas rundy Podczerwińskiego 29.91. Teraz na kolejnej dokłada 32.52. Jedzie szybciej w tej pierwszej parze od Kamila Sietnika. Został w tej chwili Kamil Sietnik. Oskar Podczerwiński za chwilę na prostej finiszowej. Runda Kwapisza. Tak, Szymon Kwapisz 31.60. Rewelacja, mocno dopingowany, 31.60, rzeczywiście bardzo dobrze, Lenarcik 34.62 i minął metę Oskar Podczerwiński. Zobaczymy, czy Szymon Kwapisz będzie poniżej 2 minut również. Teraz bardzo finiszuje. Będzie bardzo blisko. Poniżej dwóch nie,
2:00:43, ale daje mu to drugie miejsce. Tak, poprawił rekord życiowy o 1,9 sekundy, także bardzo dobrze. Bartłomiej wreszcie chyba zadowolony ze swojego startu. Wczoraj coś kręcił głową, a dzisiaj zadowolony. 2:09:57 to czas Bartłomieja Lenarcika. Cały czas na prowadzeniu Antoni Pluta, jako jedyny poniżej 2 minut, 1:58:38. A to półmetek rywalizacji, bo podobnie jak u pani mamy 10 kwartetów na starcie, 5 już za nami, 6 przed. W nim w pierwszej parze zobaczymy Mikołaja Florkowskiego z Wikinga Elbląg. On wystartuje z toru wewnętrznego, z zewnętrznego Ryszard Wyszyński, UKS Błyskawica Domaniewice. W drugiej parze natomiast wystartują Roch Maliczowski z toru wewnętrznego, to reprezentant SKL Górnik Sanok. Widzimy ten charakterystyczny zielony strój z toru zewnętrznego, natomiast Piotr Dąbrowski, UKS Błyskawica Domaniewice, klub, z którego wywodzi się Zbigniew Brudka. Tak jest, Florkowski w zeszłym tygodniu na Pucharze Polski ustanowił swój rekord życiowy 1:57, także no, możemy się tutaj spodziewać, ale podwinęła mu się troszkę łyżwa, miejmy nadzieję, że nie, teraz realizator nam tego nie pokazuje, ale... No, musi ale szybko się usunąć, żeby umożliwić rywalizację w kolejnej parze. Pytanie, jak tam z lodem? Nieprzyjemna sytuacja na pewno i dla upadającego, no i również w jakimś stopniu dla tego, który musi przejechać przez to miejsce i wyminąć zawodnika, który leży na lodzie. W tej chwili na pierwszej rundzie Mikołaj Florkowski 28:88. Otwarcie w drugiej pary kwartetu 25:39 Maliczkowski, Dąbrowski 26:26 i już są panowie na rundzie. 29:23 Maliczkowski, Dąbrowski 29:53, wyrównana jazda obu zawodników, a Mikołaj Florkowski na rundzie finiszowej. Jaki spadek niewielki, 1,5 sekundy, 30:41, międzyczas 1:24:83. W tej chwili na drugi rezultat. No i to już powinien być czas poniżej 2 minut Mikołaja Florkowskiego. Za moment zobaczymy dokładnie, jak wpadnie na metę. 31:09 czas Rocha Maliczowskiego. On jedzie z kolei szybciej w parze numer 2, a Mikołaj Florkowski jest na finiszu. Jaki będzie rezultat? Coś jest 1:57:62. Czyli nowy lider. Zdecydowanie. I już finiszuje Roch Maliczowski. Dokładnie. Też będzie dobry wynik. Czy poniżej? Tak jest. 1:58:35 w tej chwili. On 300 wyprzedza Antoniego Plutę. Tak, utrzymanie, fajne spadki na rundach. A Dąbrowski 35:48, ostatnia runda i czas 2:03:67. Cztery kwartety pozostały nam jeszcze w grze. Oczywiście tych najlepszych zawodników zobaczymy w ostatnich dwóch. Mistrzem Polski z ubiegłego roku, ale również z roku 2020 na tym dystansie jest Marcin Bachanek. Bardzo dobrze na 1500 metrów jeździł w ostatnim czasie też Kuba Piotrowski. Jeśli chodzi o ten drugi rząd faworytów, no to mamy bardzo dobrze dysponowanego tutaj w ten weekend Szymona Wojtakowskiego. Mamy naszych specjalistów od długich dystansów, czyli Artura Janickiego i Szymona Palkę. No myślę, że czeka nas zacięta rywalizacja, a tymczasem jeszcze kwartet siódmy, tor wewnętrzny Dawid Balczerczyk, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki, tor zewnętrzny Jerzy Stadnicki, WTU Stegny Warszawa. Oni już wystartowali, natomiast do startu przygotowują się teraz widoczniej na naszych ekranach na torze wewnętrznym Mikołaj Bielas, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki, na zewnętrznym Karol Karczewski, Legia Warszawa. Na pierwszym międzyczasie Jerzego Stadnickiego 25:04, bardzo dobre otwarcie.
Dawid Balczerczyk, 26:55. Dobra jazda Jerzego Statnickiego. Otwarcie Mikołaja Bielasa, 24:99. Karol Karczewski, 26:03. Mamy więc w końcu pierwsze otwarcie poniżej 25 sekund od czasu Antoniego Pluty. 26:27 runda Jerzego Stadnickiego i 29:74 Dawida Balczerczyka. Runda pierwsza Mikołaja Bielasa, 28:89. Karol Karczewski, 28:35. Lepsza runda Karczewskiego, w tej chwili mocno wysunął się na prowadzenie. Zobaczymy, jak przejedzie ten duży wiraż. Czy tutaj przytrzyma na zejściu Mikołaja Bielasa. Tak, wychodzi pierwszy. Dobrze przejechany wiraż. Utrzymana prędkość. W pierwszej parze spory spadek u Jerzego Stadnickiego, choć cały czas utrzymuje tą swoją przewagę nad Dawidem Balczerczykiem. W drugiej parze natomiast Karol Karczewski przyspiesza, o ile można tak powiedzieć, bo tutaj oczywiście mamy do czynienia ze spadkami, ale przyspiesza względem swojego rywala z pary. Dokładnie, jest na mecie Dawid Balczerczyk. Dobra runda ostatnia, 31:89, no widać, że na tej rundzie wygrał z Jerzym Stadnickim. No i wygrał z nim ostatecznie 1:58:59, to czas na czwarte miejsce, Jerzy Stadnicki jest piąty, a teraz już mamy na mecie Karola Karczewskiego i to jest nowy lider, 1:56:95. No wreszcie, wreszcie, gratulacje dla Karola Karczewskiego. Bardzo dobra ostatnia runda, zresztą podobnie jak Dawid Balczerczyk. Jest pozytywnie zaskoczony tym rezultatem, poniżej 1:57 i w tej chwili Karol Karczewski z tym wynikiem 1:56:95 na prowadzeniu. Natomiast jadący z nim w parze Mikołaj Bielas wskoczył na trzecią pozycję z czasem 1:58:17. Trzy kwartety pozostały do końca. Sytuacja w czołówce. Na prowadzeniu Karol Karczewski, na miejscu drugim Mikołaj Florkowski, na miejscu trzecim Mikołaj Bielas. To czołowi zawodnicy przed startem najlepszej dwunastki. A kwartet ósmy na początek w tej parze widocznej na naszych ekranach. Michał Kopacz z toru wewnętrznego, KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki z zewnętrznego, Mateusz Śliwka, UKS Trójka, Milanówek. Druga para, czyżby niepełna? Tutaj mamy w tej parze wyłącznie Maksymiliana Rzepkę z KS SN PTT 1907 Zakopane. Zabrakło Janka Świątka. No niestety, nie wiadomo, nie mam informacji, z jakiego powodu nie ma Janka na starcie. Otwarcie Michała Kopacza, 24:79, Mateusz Śliwka, 25:04. Tutaj bardzo dobra technika obu zawodników. Max Rzepka, 25:33, to o czym mówiłeś, dwa kwartety jeszcze tylko po tym, a wciąż ten czas otwarcia Antoniego Pluty jest najlepszy w stawce. Więc no, troszkę szaleńczo tam zaczął młody zawodnik. Dokładnie. Równa jazda. Max Rzepka też pięknie poukładany na wirażu. Dobry balans na prostej. A tu już realizator pokazuje nam pierwszą parę. Za chwilę druga runda. Maksymilian Rzepka z tego trio póki co jedzie najszybciej. 27:75 na pierwszej pełnej rundzie. Jest runda 30:31, Michał Kopacz, Mateusz Śliwka 30:53. Długi finisz potrzebuje Mateusz, żeby tutaj nawiązać walkę w tej parze. Jest blisko, patrzy na rywala. Zbliża się, zbliża. Walczy mocno Mateusz Śliwka, bardzo blisko, dogania swojego rywala. Podrównuje, większa prędkość, pierwszy wychodzi z wirażu. Mocny finisz Mateusza Śliwki, być może nawet niewielki spadek na rundzie. Widzimy, że to 40 spadku i kończy 1:55:26.
Rewelacja. To jest pierwsze i drugie miejsce, a teraz Maksymilian Rzepka jadący dotychczas jeszcze szybciej od tej dwójki. Pytanie jak na ostatniej rundzie. Na ostatniej rundzie również nieźle, 32:25 czas ostatniego okrążenia, 1:54:83. To natomiast czas całych 1500 metrów, czas dający prowadzenie na ten moment, więc Maksymilian Rzepka, Mateusz Śliwka, Michał Kopacz, ta trójka, którą zobaczyliśmy przed chwilą, wskakuje nam na pierwsze trzy pozycje, czas 1:54:83, to z kolei ten, z którym będziemy porównywać kolejne dwa kwartety, ostatnie dwa kwartety, które nam pozostały w rywalizacji. Za moment kwartet numer 9, w nim w parze pierwszej Szymon Wojtakowski z toru wewnętrznego, z zewnętrznego Wojciech Gutowski. Pierwszy to przedstawiciel KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki, drugi MKS Kuprum Lubin. Natomiast w drugiej parze wystartują z toru wewnętrznego Artur Janicki z UKS Błyskawicy Domaniewice, z zewnętrznego Dawid Burzykowski z AZS-u Zakopane. Artur Janicki, szósty zawodnik na tym dystansie w ubiegłym roku, Dawid Burzykowski ósmy. Rekordy życiowe w tych parach dwóch zawodników ma nawet poniżej 1,50, Wojtakowski i Janicki. Także no ciekaw jestem tutaj tej rywalizacji. Robi się ciekawiej, jeszcze bardziej, 24,78, Wojtakowski, Gutowski 25,56. Otwarcie Burzykowski o 24,27, najlepsze dotychczas, i Janicki 25,16. Wreszcie ktoś przebił na tym otwarciu Antoniego Plutę. 27,90 na rundzie Szymon Wojtakowski. Gutowski, Wojciech 28,70. W drugiej parze natomiast to będzie ten moment, w którym Artur Janicki pewnie będzie zbliżać się do Dawida Burzykowskiego. Im dalej w las, tym lepiej powinien prezentować się nasz specjalista od dystansów długich. Dawid Burzykowski 27,1, Janicki Artur 27,68. Już dzwonią Szymonowi Wojtakowskiemu, który miał rundę kolejną poniżej 30, 29,84. W tej chwili na najlepszy rezultat, aczkolwiek w drugiej parze bardzo mocno jedzie Dawid Burzykowski, który ma drugą rundę 29,0. To jest czas na w granicach 1,51. Kolejne dziesiąte dokłada również nad Arturem Janickim. Ostatnia runda przed tymi dwoma zawodnikami. My widzimy finisz Szymona Wojtakowskiego. Finiszuje z czasem 1:52:38, co daje oczywiście prowadzenie. Pytanie na jak długo? Wydaje się, że na chwilę, bo tutaj Dawid Burzykowski przed Arturem Janickim. I Dawid Burzykowski jedzie na lidera. 1:51:87. To jest rzeczywiście czas, który daje mu w tym momencie pierwsze miejsce. Artur Janicki z rezultatem 1:53:66 jest natomiast trzeci. Tak, no rewelacyjnie. Dawid Burzykowski z tym wynikiem jest szczęśliwym bardzo. Trenuje poza kadrą. Widać, że w klubie też te przygotowania przebiegły bardzo dobrze, bo optymistycznie, no i ciekaw jestem, co pokażą zawodnicy ostatniego kwartetu. A w ostatnim kwartecie zobaczymy w parze pierwszej mistrza i wicemistrza z zeszłego roku. Na torze wewnętrznym wicemistrz Jakub Piotrowski, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Na zewnętrznym mistrz Marcin Bachanek, KS Arena Tomaszów Mazowiecki. W drugiej parze za nimi wystartują ci, którzy spróbują im zagrozić. Z toru wewnętrznego Szymon Palka, KS Arena Tomaszów Mazowiecki. Z zewnętrznego Piotr Nałęcki, AZS AWF Katowice. Ruszyli. I na tę dwójkę musimy zwrócić szczególną uwagę, bo patrząc na to, co działo się w roku ubiegłym, no oni jako jedyni wówczas zeszli poniżej 1,50. O
oni wykręcili czas lepszy niż Zbigniew Brudka, który zakończył tamte Mistrzostwa Polski na miejscu trzecim. Szymon Palka był natomiast piąty, też ścisła czołówka, biorąc pod uwagę, że Zbigniewa Brudki i Sebastiana Kłosińskiego, którzy wówczas kończyli przed nim, nie ma już w stawce. Czasy otwarcia. Lepszy Piotrowski? Nie, no minimalnie, bo tutaj jest równy czas, 24-25, więc ta jedynka i dwójka to zapewne ze względu na jakieś tysięczne nam się wyświetliła. Zobaczymy, jak będzie na pierwszej rundzie. Szymon Palka 24,99. Też nieźle, biorąc pod uwagę, że on zapewne będzie mocny na ostatnim okrążeniu, na pierwszej pełnej rundzie. Marcin Bachanek 26,57. Kuba Piotrowski 26,99. 0,4 sekundy na rzecz mistrza z ubiegłego roku. Jeszcze dwie pełne rundy do przejechania. Tymczasem pojawiają się też wyniki drugiej pary, tej, którą widzimy teraz. Szymon Palka 27,60 stracił na tej rundzie do zawodników z pary pierwszej. Bachanek przed Piotrowskim. Schodzi pierwszy, bardzo dobra jazda. Tak, kolejne 0,2 sekundy. Więc to może być czas poniżej 1,50, nawet jeżeli Marcin utrzyma ten rytm na wirażu. Duża prędkość, bardzo ciężko, siła ośrodkowa ogromna, wychodzi już 100 metrów do mety. Szymon Palka również bardzo dobry czas rundy, 28,69, a tu już widzimy finisz. Marcin Bachanek, 1,49,88, fenomenalny czas Marcina Bachanka. I to jest Mistrzostwo Polski. Kuba Piotrowski 1,51,88. W tym momencie miejsce trzecią, 0,01 przegrał z Dawidem Burzykowskim. Pytanie, jak w to wszystko wtrąci się Szymon Palka? I to jest 1,50,85. Miejsce drugie. Piotr Nałęcki 1,53,87. Ależ porobiło nam się tutaj w ostatnich parach. Sensacja, można powiedzieć, w wykonaniu Dawida Burzykowskiego. Wydaje się, że no, jeśli nikt, to na pewno niewielu stawiało, że on tutaj może wskoczyć na podium. Marcin Bachanek złotym medalistą Mistrzostw Polski, Szymon Palka srebrnym, na miejscu trzecim Dawid Burzykowski, który o 0,01 sekundy pokonuje Kubę Piotrowskiego, który zajmuje tylko jak na siebie czwarte miejsce. Rewelacja, no rzeczywiście wynik już tak. Kwartek wcześniej już te wyniki wydawały się bardzo dobre. Chłopaki poczuli presję i rewelacyjne czasy tej konkurencji. Naprawdę bardzo mocno obsadzona konkurencja. W ubiegłym roku dwóch zeszło poniżej 1,50, a tutaj 1,49,88. Marcin Bachanek jako jedyny dziś te granice pokonał. Znakomity czas i w pełni zasłużony tytuł Mistrza Polski, wywalczony po raz trzeci z rzędu, bo i w 2021 i w 2020 także to on triumfował na tym dystansie. 18 zawodników w Polsce poniżej 2 minut. Rewelacja. I to cieszy. Za moment zobaczymy dekoracje na tym dystansie, a później przejdziemy do rywalizacji drużynowej. Tutaj tak jak to jest,
Ale mnie dzisiaj nosi, ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian, ma moc. U mnie się kręci, że hu-hu. Tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne, dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. To nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie! Tylko z bliska. Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmę na morzu? No ale wiatrowe. Zielona energia to dobry kierunek. Na
I proszę Państwa, 37 mistrzostwach Polski na dystansie, biegł na dystansie 1500 metrów. Miejsce trzecie dla gorącego reprezentanta AZS-u Zakopane, Darek Kuzłowski. I proszę Państwa, miejsce pierwsze, medal złoty, tytuł mistrza Polski na dystansie 1500 metrów, zdobył reprezentant klubu sportowego Arena Tomaszów Marcin Bachanek. To jest, proszę Państwa, obrońca tytułu mistrza Polski z poprzedniego sezonu, będzie utrzymujemy na bardzo wysoką formę. Do Królewskiego na tym dystansie Marcin Bachanek, w tym roku reprezentant już klubu sportowego Arena Tomaszów, że dobre trafione zakupy władz Tomaszowskiej Areny i przed Państwem dwójka medalistów tego klubu. Na trzecim podium brązowym medalu przed Państwem Damian Kozikowski, AZS Zakopane, gratuluję. Miejsce drugie medal srebrny, to był wicemistrza Polski dla Szymona Pachy, klub sportowy Arena Tomaszów, klub Polski Marcin Bachanek, Arena Tomaszów. Zapraszamy do tygodnia osobę trenera, proszę Państwa, mistrza Polski, Wiesław Kmiecik. Trener kadry narodowej, kadry olimpijskiej, trener mistrza olimpijskiego, medalista olimpijski. Wiesław Kmiecik, 1500 metrów, dwójka podopiecznych Wiesława na podium, pierwsze klubu miejsce Marcin Bachanek, Szymon Korka, miejsce trzecie Damian Kuzikowski, prezes Zakopane, z trenerem Wiesławem Kmiecikiem i prezesem prezesu panem Rafałem Kotelem. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy panom i proszę Państwa, zapraszamy na chwileczkę do gratulacji jeszcze pana Kowal, jeszcze są drogi gratulacje z Wilka. Oczywiście trzeba się cieszyć z sukcesów. Wielka praca za nim, a jeszcze się dużo więcej ciężkiej pracy do wykonania. Proszę Państwa, Młodzieżowy Mistrzostw Polski. Jego na dystansie 1500 metrów. Ser trzeci. Medal brązowy. Reprezentant Ludzi Jaktwa, Sportów, Rokowackich, Legia Warszawa, Karol Karczewski. Drugie miejsce, medal srebrny, tytuł Młodzieżowego Wicemistrza Polski na dystansie 1500 metrów, zdobył reprezentant AZS-u ABF Gliwice, Piotr Nałęcki. I proszę Państwa, miejsce pierwsze, medal złoty, tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski na dystansie 1500 metrów, zdobył reprezentant klubu sportowego Gliwica Jakub Piotrowski. Prosimy pana prezesa i asystentki o wręczenie medali w kategorii Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Dystans 1500 metrów, Karol Karczewski, Legia Warszawa. Piotr Nałęcki, AZS AWF Katowice. I mistrz Polski, Jakub Piotrowski, klub sportowy Gliwica Tomaszów.
Brawo, gratulacje. Medale wręczał pan Rafał Kotaruk, prezes PZPS-u. Karol Kapczewski, Legia Warszawa, Piotr Nałącki, AZS Zawodów Katowice i Jakub Piotrowski, Kulica Tomasz. Dziękujemy serdecznie i jeszcze przed nami krótka przerwa techniczna. Mamy rowy jeszcze na torze. Trwa przygotowanie do konkurencji. Marcin Bachanek, trzeci raz z rzędu mistrz Polski na 1500 metrów. Ważny dystans historycznie dla Polski, dodatkowy ciężar gatunkowy dla Ciebie przez to? Może nie, bardziej ta presja, że jednak jak się wygrywa, to przychodzą zawody i to jest w głowie, żeby dalej być pierwszym. Nie, to jest ta chyba większa presja. Czy to jest nasz narodowy taki koronny jest, ale to presji na mnie nie kładzie jakiejś dużej. A propos presji, masz dzisiaj jeszcze jeden bieg przed sobą. Jak się przed nim czujesz, jak ze zmęczeniem i na co liczysz jeszcze dziś? No dzisiaj mam bieg drużynowy jako KS Arena Tomaszu Mazowiecki. No liczę na dobry przede wszystkim przejazd, udany. Za dużo nie mieliśmy możliwości treningu w tej formacji, w której będziemy jechać, ale na pewno damy się je wszystko. A czy jestem zmęczony? Jak to po 1500 ledwo żyję. Więc leć się regenerować, dziękujemy bardzo. Krótko, bo Marcin musi jeszcze odpocząć chociaż chwilę. Dziękujemy.
Proszę Państwa, mamy przyjaciół niebawem, to dobrze, że zespół wśród Pan 5 plus mamy zgłoszone do konkurencji, tak więc rozpoczną samochód reprezentantów sportowego PPT 1507 Zakopane w składzie Martyna Konsumica, Rolnik Jakubów, Aleksandra Śmieszek samotnie i będą biegli na dystansie 300 okrąży reprezentantów Zakopanego w parze Rolnik Stygnego Szanowni i Zakopanego. I rozpoczęliśmy rywalizację o tytuł mistrzów polskich biegów drużynowych na dystansie 6 okrążeń. Reprezentacja w tej chwili klubu sportowego SLTPT Zakopane. Jak Państwo widzą, rozpoczęła się już rywalizacja w biegach drużynowych. U pań 3 pary, z czego pierwsza niepełna. Na naszych ekranach widzimy zespół KSSN-PTT 1907 Zakopane w składzie Marcelina Gąsienica-Roje, Liwia Kubin i Aleksandra Śmieszek. Skoro 3 pary, z czego jedna niepełna, wiemy, że będziemy mieli 5 drużyn łącznie startujących w tegorocznych Mistrzostwach Polski. Jeśli chodzi o te konkurencje, zasady są proste. 6 okrążeń do przejechania ma każda z drużyn. Startują nie obok siebie, tylko ze stron przeciwnych, bowiem jest to bieg pościgowy. Liczy się czas nie pierwszej, a trzeciej z zawodniczek, która wpadnie na metę. Dlatego tak ważne jest, żeby nie rozbić teamu i dojechać w jednej całości jako trójca do tego pierwszego wyniku. Będziemy porównywać kolejne. W ubiegłym roku w rywalizacji drużynowej zwyciężyła ekipa AZS-a WF-u Katowice. W niej Magda Czyszczoń, Olga Kaczmarek i Iga Wojtasik. I to ze zdecydowaną przewagą wygrały rywalizację. Na drugim miejscu zakończyły wówczas Mistrzostwa Polski dziewczyny z WTU Stegny Warszawa, Martyna Baran, Zofia Braun i Maja Płończyk. Tam też zresztą mieliśmy zaledwie 5 ekip w stawce. Ta trójka, którą dziś w tym momencie widzimy na ekranie, zajęła miejsce 4. Zobaczymy, czy dziś będzie w stanie powalczyć o medal, choć oczywiście w gronie faworytek WTU Stegny Warszawa, KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki i oczywiście AWF Katowice. Widzimy, że lekko nie jest. Obejrzała się w tym momencie na koleżanki jadące za nią, Liwia Kubin. Musi pilnować, żeby cały zespół dojechał razem do mety. Ola Śmieszek i Marcelina Gąsienica-Roy jakby delikatnie gubią tempo. Nic dziwnego, bo Liwia Kubin specjalizuje się w długich biegach, zajmuje czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski. A żeby przejechać płynnie takie 6 okrążeń, to trzeba być dobrym właśnie na tych długich dystansach. I teraz właśnie ona wraz z koleżankami wpada na metę. KSSN-PTT 1907 Zakopane z czasem 3:46:57. Do tego wyniku będziemy porównywać resztę. W drugiej parze zobaczymy już 2 zespoły na starcie.
po przeciwległych stronach. W biegu numer 2 zobaczymy WTU Stegny Warszawa i drugą drużynę KS Pilice Tomaszów Mazowiecki. Za moment zobaczymy te zespoły na starcie, a ich rezultaty będziemy porównywać do tego uzyskanego przez dziewczęta z KS SNPTT 1907 Zakopane. Widzimy już na starcie WTU Stegny Warszawa w składzie Martyna Baran, Zofia Braun i Julia Grzywińska. Natomiast drugi zespół KS Pilice Tomaszów Mazowiecki. Musimy tutaj wypatrzeć, które z dziewczyn jadą. Nie ma Nadii Kluw. Skoro nie ma Nadii Kluw, to zostają Martyna Boksza, Natalia Fijałkowska i Agata Glapińska. Dokładnie. Tutaj potrzeba synchronizacji, żeby odpocząć na plecach prowadzącej zawodniczki. Jest to konkurencja na wzór sprintu olimpijskiego w kolarstwie torowym. Spokojnie, jaki będzie czas rundy z rozpędzenia. WTU Stegny 37:54, KS Pilica 39:13, także strata dosyć spora. Gdy zawodniczki reprezentujące WTU Stegny Warszawa zdobywały srebrny medal w roku ubiegłym, w miejsce Julii Grzywińskiej jechała Maja Płończyk, więc teraz taka zmiana, odmłodzenie można by powiedzieć tego trio. Choć i z Mają byłoby bardzo młodo na lodzie. Połówka okrążenia Stegny, Pilica 17:75, także Pilica troszkę się rozpędziła, zbliżyła się. Tak, odrabiają kolejne sekundy i za moment dojdzie zapewne do sytuacji, w którym zobaczą swoje rywalki na końcówce prostej. To dodatkowo napędza widok pleców drużyny, którą się goni. Bo tak jak wspominałem, bieg pościgowy, więc bieg charakteryzujący się tym, że oba zespoły startują z przeciwległych stron i jakoby mają zadanie się dogonić, chociaż oczywiście wszyscy walczą przede wszystkim o czas, a nie o to, by dojść rywala. I już mamy taką sytuację, gdzie zawodniczki WTU Stegny Warszawa, wjeżdżając na prostą, widzą, jak z tej prostej na wiraż zjeżdżają rywalki z drugiej drużyny KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. Oczywiście jest to motywacja, żeby jak już się widzi tą drużynę przed sobą, rywalki, to na pewno jest chęć na gonitwę, na zmniejszenie tego dystansu. Motywuje to na pewno dodatkowo. No, wyprzedzanie na pewno jest przyjemną czynnością. Mocno, mocno cały czas na prowadzeniu. I cały czas te połówki okrążeń 17 z kawałkiem. Cały czas równiutko WTU Stegny. Równiutko. Na jednej rundzie myślę, że odrobiły do rywalek około 30 metrów. Także no, braknie do dogonienia, ale bardzo dobra jazda. W tej chwili finiszuje Martyna Baran. Pociągnęła mocno drużynę do przodu. Martyna dzisiaj jechała też 1500 metrów, więc na pewno zmęczenie już daje o sobie znać. No ale teraz może pocieszeniem będzie medal, bo zwycięzczynie tej pary już medal będą miały pewny. 3:28:16 WTU Stegny. I końcówka widać szybsza, poniżej międzyczas połówki, poniżej 17 sekund, także Martyna tutaj wykonała kawał dobrej roboty.
przyspieszyły jeszcze na finiszu, natomiast druga drużyna KS Pilicy, Tomaszów Mazowiecki, 3:44:67 daje miejsce drugie w ostatecznym rozrachunku, myślę, że czwarte, jeśli nam się tutaj nic nie wydarzy, bo przed nami rywalizacja zespołów AZS AWF Katowice i Pilicy Tomaszów Mazowiecki, drużyn silnie obsadzonych. W zwolnionym tempie też to dobrze wygląda, techniczna, bardzo dobra jazda obu drużyn. Mocno zmęczone zawodniczki ze Stegien odbierają gratulacje od trenera klubowego Norberta Kwiatkowskiego. No, na wodzie już za moment ustawią się dwie drużyny, które powalczą o złoto, choć myślę, że tutaj faworytki są bardzo zdecydowane i będzie to zespół AZS AWF Katowice. Obrończynie tytułu. W składzie AZS Katowice zobaczymy Magdalenę Czyszczoń, Olgę Kaczmarek i Maję Płończyk. Czyli również zmiana jednej osoby w porównaniu z zeszłym rokiem. Właśnie, bo Maja Pończyk jechała wtedy w Stegnach, Warszawa, a w AZS-ie jechała Iga Wojtasik. A w składzie KS Pilica Paula Danielik, Natalia Jalbrzyk i Iga Smejna. Spokojnie. Ciekaw jestem taktyki zespołu z AZS-u AWF Katowice. Myślałem, że może Magda Czyszczoń poprowadzi cały ten bieg, ale jednak nie. Początek, uspokojenie jazdy. Wiem, że to rozpędzenie to nie jest mocną stroną Magdy, natomiast kolejne rundy jak najbardziej. A coraz częściej w drużynach zdarza się tak, że stawia zespół na taktykę, gdzie jedna osoba prowadzi cały czas, całe 6 okrążeń, a reszta utrzymuje się jedynie w korytarzu aerodynamicznym za tą lokomotywą, która ciągnie trzywagonikowy pociąg. Właśnie widzimy to, o czym mówisz. Bardzo zespołowa jazda zespołu z Katowic. Pomoc, push train stosowany. Pomagają mocno Mai Płończyk utrzymać prędkość. Te ręce położone na plecach pomagają też w nierozerwaniu się, bo wspominałem, że tutaj liczy się czas trzeciej zawodniczki, więc ważne, żeby wszystkie trzy pozostały przy sobie, bo kiedy ta jedna zostanie z tyłu, traci na tym cała drużyna i traci mocno, bo zostaje samotnie, musi się męczyć, no i jeszcze dodatkowo traci cenne sekundy. 15:60 ostatnie pół okrążenia AZS-u Katowice. Poprawiony czas. Z tym mocnym tempem jadą mistrzynie Polski z roku ubiegłego. Z tym jednym dodatkiem, z Mają Płończyk, która w zeszłym roku zyskała srebro, a nie złoto. Teraz w innych barwach chyba mknie po mistrzostwo Polski w tej konkurencji. Pomagają zawodniczki, bardzo płynna jazda, dobrze się to ogląda, widać, że dopracowana technika jazdy drużynowej w katowickim AZS-ie. Trenerem prowadzącym ten klub jest Krzysztof Niedźwiecki, niegdyś trener kadry, a teraz prowadzi właśnie klub z Katowic. Dokładają kolejne. Przeszło pół sekundy do przewagi zawodniczki AZS-u AWF Katowice. Magdalena Czyszczoń, Olga Kaczmarek i Maja Płończyk. Zdecydowanie najszybsze w jeździe drużynowej. Tak, nie widać tego, ale tam jaką pracę wykonują druga i trzecia zawodniczka, ale naprawdę mocno wspierają prowadzącą Maję Płończyk. Płynna mocno i zdecydowanie
zdecydowane prowadzenie. Udaje się cały czas poniżej 17 sekund jechać. A to zawodniczki z Piwnicy Tomaszów będą walczyć tam o czas, który może pozwolić im na drugie miejsce, choć i to nie jest takie pewne. Już finiszują zawodniczki AZS-u. 3:15.62. Przepaść, no duża różnica między pierwszym a... 3:20.39, także duża różnica między pierwszą a drugą drużyną, ponad 8 sekund. Dojeżdżają na metę także zawodniczki Piwnicy Tomaszów Mazowieckich, to jest 3:33.65. Pauli Danielik, Natalii Jabrzyk i Iggy Smejdy. Czas, który pozwoli na trzecie miejsce, więc nie zmienia się sytuacja sprzed roku AZS-a WF Katowice w drużynie z medalami złotymi, WTU Stegny Warszawa ze srebrnymi, AKS Piwnica Tomaszów Mazowiecki z brązowymi. Pozmieniały się nieco składy zespołowe. Maja Płończyk weszła do składu mistrzyń Polski, zastąpiła ją Julia Grzywińska, a poza tym bez zmian. Więc za moment zobaczymy pewnie dekoracje drużyn kobiecych. I jeszcze przed nami jedna z konkurencji dziś do rozegrania. Będą to drużyny męskie. Tam zobaczymy pełne trzy pary, ale to za moment. A teraz chwila przerwy. I już proszę Państwa, wyniki pierwszej drużyny męskiej przygotowujące się do rywalizacji w parze pierwszej, tak jak mówiłem, drużyna Sanackiego Klubu Łódźmieckiego. Startuje z prostej krzyżowej, z prostej krzyżówkowej, bezpośredniej uczniowski klub sportowy Łyska Lutera Domańca.
Już za moment rozpoczniemy rywalizację w drużynach męskich. Mistrzami Polski z roku ubiegłego są Marcin Bachanek, Dawid Burzykowski i Szymon Palka. Z tym, że wówczas reprezentowali Stoczniowca Gdańsk. A dziś Marcin Bachanek i Szymon Palka pojadą w składzie drużyny KS Arena Tomaszów Mazowiecki. Wzmocni ich Norbert Piekielny, który wywalczył ostatnio brązowy medal na dystansie 5000 metrów. Marcin Bachanek dziś złoty na 1500, Szymon Palka to z kolei mistrz Polski na 5000 metrów, więc mają również mocny skład pod względem wytrzymałościowym, co w drużynie jest ważne. Pierwsza para za moment stanie na starcie. Tutaj Górnik, Sanok i UKS Błyskawica Domaniewice. Błyskawica Domaniewice na naszych ekranach przed momentem w składzie Piotr Dąbrowski, Artur Janicki i Ryszard Wyszyński. A w teamie SKL Górnik Sanok wystartuje Szymon Hostyński, Roch Maliczowski i Oskar Podczerwiński. Mocno zróżnicowana drużyna z Domaniewic. Ciekaw jestem, tutaj różnica poziomów sportowych jest dosyć spora. Jaką tutaj przyjmą taktykę? Chyba cały ciężar tego wyścigu weźmie na siebie Artur Janicki. A jednocześnie musi uważać, żeby nie odjechać swoim kolegom z teamu. Dokładnie tak. Będzie czas pierwszego okrążenia, spokojna jazda, widzimy tam zapas prędkości u Artura, spokojnie, ale na razie nie pomaga zawodnikowi prowadzącemu, synchronicznie ładnie drużyna z Sanoka, poziom sportowy bardzo podobny, więc tutaj o tą zespołową jazdę będzie łatwiej. Że Artur Janicki wyszedł już na prowadzenie w zespole z Domaniewic. I być może to tak będzie wyglądała taktyka tej drużyny, że Artur Janicki będzie prowadził, utrzymując za swoimi plecami kolegów z drużyny. Sanok na prowadzeniu. Prawie sekunda. Zyskali sekundę nad ekipą z Domaniewic. Międzyczasy cały czas lepsze drużyny z Sanoka. Są to podopieczni trenera Marka Drwięgi. Bardzo dobrze jadą, podejmują rękawice z dużo starszymi rywalami, bardziej doświadczonymi. Póki co międzyczasy na korzyść zespołu z Sanoka. Cały czas mają sekundę przewagi. Tak, troszkę spadł międzyczas połówki, ale cały czas jest dobry. Dokładają kolejne dziesiąte części sekundy do przewagi zawodnicy SKL Górnik Sanok. I teraz już Artur Janicki pomaga młodszemu koledze. Piotrowi Dąbrowskiemu pomaga na zejściach, dał zmianę, odpocznie w tej chwili Piotrek, schowa się za plecy. No a dzięki temu, że Artur Janicki nieco napędza zespół z Domaniewic, na ostatniej połówce okrążenia odrobiła ta drużyna nieco ze straty. To pierwszy tak wyrównany bieg, jaki dzisiaj widzimy. Tak, 60 już zostało tylko przewagi zawodnikom z Górnika. Zostały jeszcze 3 rundy. No i zawodnicy SKL Górnik Sanok wciąż prowadzą, ale tylko niespełna 0,4 sekundy. Ostatnie rundy lepsze w wykonaniu drużyny z Domaniewic. Topnieje ta przewaga. Artur wziął się do roboty. Pomaga mocno drużynie. Utrzymują tą prędkość, lekki kryzys w drużynie z Sanoka, ale cały czas prowadzą i właściwie teraz to widzimy, że już powiększyli swoją przewagę, bo znowu jest to niemal jedna sekunda.
Tak jest, zobaczymy jak będzie w końcówce. Czy jeszcze zdołają zawodnicy z Domaniewic cokolwiek urwać, ale wygląda na to, że więcej sił na finiszy zostawili sobie Sanoczanie. A może to złudne? Nie, finiszują, to jest ponad sekunda, to jest ponad sekunda na korzyść ekipy z Sanoka. Na pewno dostali sygnał od trenera, że jest na styk i zaczęli długi finisz zawodnicy z Sanoka. Tam Artur spogląda na drugą stronę, co się dzieje, ale w tej chwili odjechali zawodnicy z Sanoka poniżej 16 sekund międzyczas. Połowy okrążenia, pięknie się rozjeżdżają, realizator wie co pokazać, dobry finisz ambitny zawodników z Sanoka. Gratulacje, płynny, bardzo dobry przejazd. 4:29.75. To czas zwycięzców tej pary, 4:32.12 zespołu UKS Błyskawicy Domaniewice, która w tej chwili oczywiście zajmie miejsce drugie, no ale w ostatecznym rozrachunku pewnie szóste. Jeszcze w zwolnionym tempie, bardzo dobra synchronizacja, schowani zawodnicy. Finisz drużyny z Sanoka. Przed nami natomiast start pary drugiej. Zobaczymy w niej drużyny AZS Zakopane oraz drugi zespół KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. W zespole Pilicy Tomaszów Mazowiecki pojadą Mikołaj Bielas, Michał Kopacz i Eryk Marciniak. Natomiast jeśli chodzi o AZS Zakopane, wystartuje Radosław Jakubski, Dawid Burzykowski i Patryk Wójcik. A zatem zdecydowanie bardziej doświadczony zespół z Zakopanego. Ruszyli. Zupełnie inna taktyka startu. Tutaj od razu uporządkowana jazda. Jeden za drugim. Zawodnicy z Zakopanego synchronizują. Już sobie pomagają jeden drugiemu. Radek Jakubski na prowadzeniu, a wspomagają go po kolei Dawid Burzykowski i Patryk Wójcik. Patrzymy na te czasy połówek okrążeń. Tak, teraz mamy pierwsze to rozpędzenie, całe okrążenie. 35:19 Zakopane, 35:14 Pilica, także... Więc również wyrównana para. Dokładnie. Jak to na już z przodu AZS na międzyczasie, tutaj ponad na połówce, ponad sekundę w tej chwili zyskał względem drużyny z Tomaszowskiej Pilicy. Tak, bardzo dobry międzyczas, poniżej 15 sekund. Pomoc jest, pomagają sobie mocno. Dawid wspiera Radka, pomaga mu tutaj na zejściach, aby utrzymać prędkość i zyskują kolejne 10 sekundy względem Pilicy. Mają w tym momencie ponadsekundową przewagę, która rośnie z każdym okrążeniem, z każdą połówką okrążenia. 15:05 to ostatni międzyczas ekipy z Zakopanego. I 15:56 drużyny z Tomaszowskiej Pilicy, także poprawiają. W tej chwili 15:20 Pilica, 15:70 Zakopane, także odrabiają stratę. Pierwszy taki moment, w którym zespół z Tomaszowa zaczyna przyspieszać, zaczyna kręcić czasy lepsze niż rywale, pół sekundy odrobione. Eryk Marciniak na prowadzeniu, wsparty Mikołajem Bielasem i Michałem Kopaczem. Też bez zmiany, widzimy, że taktyka, którą stosowali
zawodnicy w Pucharach Świata, kadry narodowe na całym świecie. No już stała się trendem i wszystkie drużyny, nawet młodzieżowe, stosują tą taktykę. Zmniejszyła się przewaga drużyny z Zakopanego. No, ZS ma już tylko około pół sekundy, a teraz po ostatnim pomiarze stracił te pół sekundy. Niemal równo wpadły na ten pomiar czasu drużyny Pilicy Tomaszów Mazowiecki i AZS-u Zakopane. Jedna setna była na korzyść Pilicy, teraz jest już więcej. Tak, widzimy problemy, grymas na twarzy Radosława Jakubskiego. No, pomagają mu, ale mocno zawodnik zmęczony, więc tracą na każdej połówce rundy około sekundy w tej chwili. A rywale z drugiego zespołu KS Pilicy, Tomaszów Mazowiecki, wykorzystują słabość, jaka przydarzyła się AZS-owi, i odjeżdżają. Ta przewaga jest coraz większa. Słyszymy dzwonek oznaczający, że wjechali na ostatnie okrążenie. Poprawiają 15-22 w tej chwili międzyczas Pilicy. Już 4 sekundy przewagi. Zyskali półtora sekundy. Dobra jazda. Zawodnicy prowadzeni w tej chwili przez Rolanda Cieślaka jadą bardzo dobrze. Za moment wpadną na metę, będą medalistami Mistrzostw Polski tegorocznych, bo mają czas 4:11.81. Tak. Drużyna z zakopiańskiego AZS-u 4:17.94. Także druga pozycja w tej chwili. Wyprzedzają Górnik Sanok i UKS Błyskawica Domaniewice. Walka o złoto rozstrzygnie się za moment. Przed nami drużyny, w których skład wchodzi większość złotych i srebrnych medalistów sprzed roku, bo przed rokiem, przypomnę, złote medale trafiły do Marcina Bachanka, Dawida Burzykowskiego i Szymona Palki, którzy wówczas reprezentowali Stoczniowiec Gdańsk. Natomiast w tym momencie w składzie KS Areny Tomaszów Mazowiecki pojadą zarówno Marcin Bachanek, jak i Szymon Palka, a także Norbert Piekielny. Natomiast srebrne medale w ubiegłym sezonie zgarnęli Mateusz Owczarek, Jakub Piotrowski i Szymon Wojtakowski, reprezentujące KS Pilice Tomaszów Mazowiecki. Dziś w barwach tego zespołu Dawid Balczerczyk, Jakub Piotrowski i Szymon Wojtakowski. Mocne obie ekipy. Zobaczymy, jak tutaj rozstawią się zawodnicy na starcie. W jednej linii start drużyny z Areny i również start w jednej linii drużyny z Pilicy. Startowali Szymon Palka, prowadzi ekipę KS Areny. Pomagają tutaj na rozpędzeniu długodystansowcowi Norbertowi Piekielnemu zawodnicy. Jeszcze w szczególności Marcin Bachanek, komunikacja dobra, to rozpędzenie nie jest mocną stroną Norberta, ale jak już się rozpędzi, to potrafi utrzymać prędkość. Ale zdecydowana, tak, na pierwszych międzyczasach będzie zdecydowana przewaga KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki. I dokładają kolejne 2 sekundy. Jadą w zawrotnym tempie Dawid Balczerczyk, Kuba Piotrowski i Szymon Wojtakowski. Pierwsza drużyna, która ma międzyczasy poniżej 15 sekund, także wszystkie rundy poniżej 29 sekund. 14:89 KS Arena Tomaszów Mazowiecki wciąż z problemami, dopiero wbijają się w rytm, a już prawie 2 kółka za nimi. Na prowadzeniu w drużynie Pilicy cały czas Szymon Wojtakowski, a za nim jedzie bezpośrednio
Dawid Balczerczyk i później Jakub Piotrowski. Dobra jazda zawodników z Pilicy. Na najlepszy rezultat w tej chwili jadą. Dopiero w tym momencie wstrzelili się w rytm zawodnicy KS Areny. Widzimy, że te międzyczasy stają się porównywalne z rywalami. No ale to już w momencie, kiedy rywale zaczynają widzieć ich plecy. 15:38 to ostatnia połówka okrążenia drużyny KS Areny. Tomaszów Mazowiecki, Szymona Palki, Marcina Bachanka i Norberta Piekielnego. 100 metrów mają w tej chwili zawodnicy z Pilicy, aby dogonić zawodników Areny. Niewiele mocno brakuje się zbliżają, aczkolwiek ten międzyczas już jest podobny między obiema drużynami. Międzyczas podobny, ale wciąż to strata na korzyść dużo. Pilicy. Już ponad 6 sekund w tej chwili przewagi, a mamy jeszcze 3 rundy do mety. Wydaje się, że to jest nie do odrobienia, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś kataklizmu w zespole liderów. Przyspieszają. Pierwszy międzyczas poniżej 15 zawodników KS Areny. KS Pilca 14:86 w tej chwili, także poprawiają też międzyczas. Ruszyli mocno. Jest przewaga, ale na pewno chcą tutaj wyjechać czas nawet koło 4:05. Wiedzą, o co walczą. KS Pilica, Tomaszów Mazowiecki jadą tutaj po złote medale Mistrzostw Polski. Nie ulega to wątpliwości. Coraz mniej do mety. 14 poniżej 15. Dalej KS Pilica, 15:33 KS Arena. Ale już tej przewagi nie zwiększają zawodnicy z Pilicy. Wciąż 6 sekund. To rozpędzenie zadecydowało, bo tam bardzo szybko urosła przewaga KS Pilicy, Tomaszów Mazowiecki. Zobaczymy, na które miejsce starczy ekipie z Areny. Słyszeliśmy dzwonek, to znaczy, że liderzy są już na ostatnim okrążeniu. Mocno, mocno pomaga Marcin Bachanek drużynie z Areny, żeby utrzymać ją w szachu. I rozjeżdża, już widzieliśmy przez moment, że na jednej prostej były obie drużyny i finisz KS Pilicy. 4:05:67. Równa, dobra jazda. Jakub Piotrowski, Szymon Wojtakowski, mistrzami Polski w jeździe drużynowej. Natomiast czas zespołu KS Arena Tomaszów Mazowiecki to 4:12:00, co oznacza, że o 0,01 sekundy wyszarpują srebrne medale Mistrzostw Polski Marcin Bachanek, Szymon Palka i Norbert Piekielny. No na tak długim dystansie decyduje ostatecznie 0,01 o tym, że KS Arena Tomaszów Mazowiecki wygrywa z drugą drużyną Pilicy. Niesamowite rozstrzygnięcie. A i trenerzy chyba nie mogą się z tym pogodzić z Tomaszowa, że tak niewiele zabrakło, ale tu między pierwszą a drugą rzeczywiście to 6 sekund, także zasłużona wygrana pierwszej drużyny z klubu KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Za moment zobaczymy dekoracje zarówno drużyn kobiecych, jak i męskich. Dawid Balczerczyk, Kuba Piotrowski i Szymon Wojtakowski odbiorą zasłużone złote medale. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą rywalizację. Zapraszamy oczywiście na jutrzejszą, ostatnią część. Ruszamy o godzinie 10:00. Przed nami najdłuższe dystanse. Panowie pojadą na 10 tysięcy, panie na 5 tysięcy metrów. No a wszystko zakończą drużyny sprinterskie. Tymczasem dziękujemy za uwagę. Sławomir Chmura i Dawid Brilowski. Dziękuję. Dzisiaj nosi, ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian. Ma moc.
U mnie się kręci, że hu hu. Tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne. Dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii. Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. To nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie! Tylko z bliska. Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmę na morzu? No ale wiatrowe. Zielona energia to dobry kierunek.
Wszystkich zawodników w tej drużynie prosimy również o przygotowanie się do dekoracji powrotowej. Pan prezes, jak zwykle, już gotowy. Panie asystentki, pełne gotowości. O, proszę bardzo. Następnym razem przygotujemy jakieś stroje regionalne, aby tak Tomaszowi położył się na planę z Polską. A myślę, że taka atmosfera tutaj w naszych obiektach na imprezach, które organizowane istnieje. Więc proszę Państwa, już tak widzę Panie podjeżdżą w Zerkliwie, które czekają są do podobania. Proszę Państwa, w ostatniej konkurencji 3 godzina na 37 mistrzostw Polski na dystansie zakończyły rywalizację drużyny klubowej i drużynowej. Zgłoszono do tej konkurencji 5 drużyn, a kolejność wygrała następująco. Miejsce 3. Medal brązowy w biegu drużynowym na mistrzostwach polskich na dystansach zdobyła drużyna klubu sportowego kibica Tomaszów Mazowiecki w składzie Paweł Danielik, Natalia Graczyk, Iga Smejna. Zapraszamy reprezentantki kibicy 3 miejsce brązowe. Drugie miejsce, medal srebrny, tytuł Wicemistrzów Polski w tej konkurencji zdobyły reprezentantki warszawskiego Towarzystwa Wyszerskiego w swoim składzie Martyna Bara, Zofia Bara, Juta Grzymińska. I proszę Państwa, miejsce pierwsze, medal złoty, tytuł mistrzów polskich w biegu drużynowym zdobyły reprezentantki klubu sportowego AZS AWF Katowice w składzie Magdalena Krzysztof, Olga Kaczmarek, Maja Włączyk, Ida Wojtaszek jako rezerwowa tej drużyny. I już mamy, proszę Państwa, 3 drużyny na podium i deklaracja dostarczy na prezes Polskiego Związku Wiosła Szybkiego Pana jako Tataru. Brązowe medale Kibica Tomaszów, Paweł Panik, Natalia Jadzik i Gazeta. Srebrne medale dla wicemistrzów Polski wręcza prezes pan Rafał Kataruk, Martyna Barana, Zofia Brała i Julia Grzymińska. Brawa, gratulacje dla reprezentantek futbolistek z Warszawy. Proszę Państwa, dekoracja mistrzyni kraju w biegu drużynowym AZS AWF Katowice. Magdalena Krzysztof, Olga Kaczmarek, Maja Włączyk. I trenera zapraszamy do tego nocnego grona medalistek. Do zdjęcia na fotografii Krzysztof Kutnicki, trenera Zadesława Błotka, do Krzysztofa Wrocławia. No i proszę Państwa, podwójna rola. Na Krzysztofa jako fotoreporter klubowy, trener klubowy, kierownik, to było, bo dziś już staje się niestety
przeżycie przed Państwem Krzysztof Niedźwiecki, dyrektor AZS-u na Wolnych Katowice, prezes AZS-u na Wolnych Katowice, także zespołu mężczyzn kraju AZS-u na Wolnych Katowice, na Krzysztof Polka, też Pan Kłopczyk, wiceprzewodniczący Marcin Barbaza, program Biuro Przewodnictwa i Pracy Europejskiej, Paweł Dominik, na katedrach Rzeczpospolita z Tomaszowskiej Piwnicy. Dziękuję bardzo. To są te proszę Pana. Myślę, że już panowie z łamami ten drugi są gotowi do rekrutacji. W kategorii naszym zbiegu drużynowym zgłoszonych mieliśmy do konkurencji 6 drużyn. W gronie tych 6 drużyn za chwileczkę podałem końcowe rezultaty. Przed nami deklaracja, proszę Państwa, drugi drużynowego meczu w ramach mistrzostw Polski na dystansach 37 mistrzostwa zakończyli brązowe medale w biegu drużynowym reprezentanci drugiej drużyny klubu sportowego Piwnica Tomaszów-Mazowiecki. Mikołaj Kras, Michał Kopacz, Eryk Marciniak. Medale seniorskie, proszę Państwa, do tych młodych łyżwiarzy tomaszowskiej drużyny. Miejsce drugie, medal brązowy, przepraszam, medal srebrny tytułu wicemistrzów Polski zdobyła drużyna klubu sportowego Tomaszów w składzie. Marcin Bachanek, Szymon Malka i Norbert Piekielny. Błękitna trójka. Wicemistrzowie kraju klub sportowy Arena Tomaszów Mazowiecki. I proszę Państwa, medal złoty, miejsce pierwsze, tytuł mistrzów Polski, tytuł drużynowy zdobyła drużyna Piwnicy Tomaszów, zespół pierwszy w składzie. Dawid Balcerczyk, Jakub Piotrowski i Szymon Wojtakowski. Dla mistrzów kraju drużynowej jeździe naprawdę połowane już zespołem na Piwnicach, tylko poza zdolności kierunku miasta i tytuł mistrza Polski. Wicemistrzami zostali zawodnicy klubu sportowego Arena Tomaszów, zarówno do bardzo pracują troszeczkę technikę jazdy w drużynie i będą naprawdę bezpieczni dla wszystkich konkurentów. Napisy przejrzyj z brązowym medalem. Drugi zespół Piwnicy Mikołaj Kras, Michał Kopacz, Eryk Marciniak. W tej chwili ci najmłodsi zawodnicy, tutaj w gronie już profesjonalistów pełni pierwsze medale, które są taką ważną imprezę dla młodych zawodników Piwnicy. Gratulacje. Prezes pan Rafał Szulcarski, także zadowolony bardzo z tego układu na drogę, potwierdza, tak jest. Piwnica Tomaszów to pierwszy klub łyżwiarski z Tomaszowem Mazowieckim i nadal świeci swoje sukcesy, brawo i tak dalej, ale konkurencja nie śpi, Arena Rodowa z srebrnym medalem w biegu drużynowym. Medalami indywidualnymi, proszę Państwa. Tak więc brawa dla
Ale mnie dzisiaj nosi, ach, ten bałtycki wiatr. To wiatr zielonych zmian, ma moc. U mnie się kręci, że hu hu. Tutaj też najlepiej pod słońcem. To jasne, dlatego w PGE myślimy ciepło o zielonej zmianie i inwestujemy w odnawialne źródła energii, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe w całym kraju. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Znasz przypadki? Nie zaczynaj, mamo. To odmień energetykę. No weź. To nie odmienisz. A my już teraz odmieniamy energetykę i budujemy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Ale wielkie. Tylko z bliska. Farmy wiatrowe stawiamy daleko od brzegu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dużo. Stawiamy największą polską farmę wiatrową na Bałtyku. Farmy na morzu? No ale wiatrowe. Zielona energia to dobry kierunek.